Rozmowa dnia. Przy mikrofonie Michał Jędryka, naszym gościem dzisiaj jest pan poseł Piotr Król, wiceprzewodniczący Komisji Infrastruktury. Dzień dobry. Kłaniam się państwu. dzień dobry. Dziękuję za zaproszenie, panie redaktorze. Dzisiaj spotykamy się w dzień dosyć szczególny historycznie, bo mija 101 rocznica Powstania Wielkopolskiego. Pan z zamiłowania też jest historykiem. Przypomnijmy, może, krótko, jakie znaczenie to miało dla naszego regionu. No miało, miało o tyle istotne, że tak naprawdę to, to, to niepodległość, która, która przyszła, czy to odzyskanie wolności, które przyszło. Po II wojnie światowej, choćby, choćby, choćby przykład powstania Wielkopolskiego, czy, czy postań Śląskich, czy tego dla nas nieudanego plebiscytu, który się, odbija, który się odbywał na warium Ozerach, pokazywał, pokazywał że, że to państwo jakby no nie, jest, nie jest dane od razu i nie jest dane, nie jest dane jego, jego ten terytorium, tylko że trzeba, że trzeba o nie walczyć. Więc, więc z tego tytułu, z tego punktu widzenia, bardzo, bardzo istotne. No a z historycznego i, i, i militarnego skutecznie przeprowadzono, skutecznie przeprowadzone jest powstanie, które zdecydowało o tym, że, że no między innymi, m.in. Bydgoszcz, ale też, ale też gro innych miejscowości. No powstanie do Bydgoszczy nie dotarło, ale, ale no można powiedzieć, że można powiedzieć, że całkiem niedaleko Bydgoszczy. I, ty, byli. I tylko dlatego chyba nie dotarło, że tu było dużo Niemców i, i taką no był, decyzję był, powstańcy podjęli. Tak, był silny, był silny garnizon, ale z, z każdego punktu widzenia, zarówno militarnego, jak i historycznego, myślę, że, że, że odniesiono, odniesiono sukces. Dzisiaj no, zapewne weźmie pan udział w jakichś uroczystościach upamiętniających to powstanie. To prawda, bo, no, bo to, jest, to, jest istotna, to jest istotna data i myślę, że, myślę, że obok. Obok wojny, obok wojny polsko-bolszewickiej i śląskich no to jeden, jeden z kluczowych elementów, który zdecydował o tym, że o granicach, o granicach II Rzeczypospolitej i, i tego, że Polska, że Polska okrzepła po, po rozbiorach. Minęły święta. Jakie życzenia składał Pan swojej rodzinie, najbliższym i, i znajomym? Wszystkim składałem życzenia świętego spokoju, bo to gdzieś czytałem, że z tymi życzeniami to jest tak, że życzymy, życzymy bliskim i, i tym, którzy są nam, dla nas ważni, tego, czego byśmy sobie sami życzyli, że to będą no, jakoś tak podświadomość troszkę rocham, więc chyba też sobie tego życzyłem, bo, bo rok był bardzo, bardzo intensywny i, i pracowity. No. Jak się jest parlamentarzystą to rok wyborczy zawsze jest no, no, poza wykonywaniem Normalnych obowiązków jeszcze jest, jeszcze jest okres kampanii, więc, więc to jest taki dodatkowy, dodatkowy bagaż doświadczeń, wakacji w tym roku nie było, więc to był ciężki rok, no ale dla mnie zakończony dla mnie sukcesem, no, od przyszłego roku ja traktuję wygranie wyborów jako zaciągnięcie pewnego długu, no, trzeba będzie ten trzeba ten, ten dług wobec wyborców spłacać dla Pana jako. Yy, 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 yy pracującego w Komisji Infrastruktury. Ten rok, również te dni bezpośrednio przed świętami pewnie były znaczące, bo 23 grudnia, tuż przed świętami, otwarto ponad 25-kilometrowy odcinek drogi eks ekspresowej S5 od Żnina do granicy województwa. czekamy na Czekaliśmy długo na ten odcinek i czekamy nadal na resztę tej drogi. Jak pan przewiduje, jak te prace będą postępowały? Czego możemy się tam spodziewać? No ja, ja tam pojechałem... Pojechałem osobiście, bo, bo chciałem podziękować. To, to uważam, że w, w takich dobrych, w dobrych przypadkach to, to trzeba, y, trzeba to głośno mówić. Y, to był odcinek realizowany przez przez naszą, no, mogę powiedzieć, regionalną firmę, przez, przez kobelarnię. Firmę, która ma duże doświadczenie w budowie, w budowie dróg, i, i to też wymaga podkreślenia, że oni mogliby tą drogę oddać do, oddać do ruchu dopiero w kwietniu zgodnie z umową, a, a udało im się to wykonać wcześniej, więc uważam, że należy mi się podziękowania. Należało się też podziękowania pracownikom Gdaki, którzy, którzy ten odcinek nadzorowali. Przed nami wkrótce danie dwóch kolejnych odcinków, więc, więc część. część Część kierowców już to jakby odczuje pozytywnie. No a kluczowa jest kwestia dokończenia tych, tak zwanych w cudzysłowie, włoskich odcinków, które, które zostały, no mówiąc, kolokwialnie rozgrzebane, i, i po, po tym, jak przetargi w tej chwili zostały na nowo rozstrzygnięte. No właśnie, no. 17 grudnia otwarto oferty na te odcinki. No, i, i tu, no tu z, kolei nie będę podawał, z kolei nie będę podawał podmiotu, które wygrały, ale z dużą dozą można, z dużą dozą to można powiedzieć, że to, są, że to są doświadczone podmioty. Więc myślę, że, że można patrzeć na to jeżeli to, no to jest kwestia jeszcze kwestia odwołań, etc., no ale, ale z dużą dozą to można powiedzieć, że jest szansa na to, żeby te odcinki realizowały podmioty, które mają duże doświadczenie. No i kwestia cen, bo, bo ceny okazały się wyższe niż budżet, który był przewidywany. No ja to, ja to zakładałem, zresztą mówiłem o tym publicznie, no to, to pierwsze rozstrzygnięcie, których wygrali Włosi, to, to były kompletnie dumpingowe ceny i one, one już wtedy odstawały od rynku. Prawda jest taka, że, że, ceny, zarówno, że ceny zarówno podwykonawców, jak i, jak i materiałów wzrosły, więc no ja się nie spodziewałem, że ceny będą niższe. No teraz po naszej stronie jest to, żeby procedura wygląda w ten sposób, że Bedgołskie oddział Gdaki zwróci się do swojej centrali, centrala Gdaki, do, do ministra o potwierdzenie środków. Mam nadzieję, że to potwierdzenie środków szybko przyjdzie i, i wiosną po zakończeniu tak zwanego okresu zimowego będzie można przystąpić do, do dokończenia tych robót, bo ten, no, no jest, jest bardzo, bardzo duża potrzeba w no, tego a w kontekście tych, tych wypadków do których dochodzi a teraz jeszcze mamy przecież bardzo szybko bardzo szybko ten, to, to słońce zachodzi i, i właściwie już w godzinach popołudniowych jest już ciemno więc na tych remontowanych odcinkach gdzie są gdzie są czy przebudowanych tam gdzie są jakieś tymczasowe rozwiązanie, no jest po prostu niebezpieczne, więc... że trudno wszyscy tego każdy dzień, każdy dzień jakby, w którym, którym to, to, w cudzysłowie mówiąc, tymczasowość będzie, będzie krótsza, tym, tym lepiej dla, dla, dla nas i dla bezpieczeństwa podróżujących. Kiedy możemy się spodziewać otwarcia kolejnych odcinków? I to już Gdaka podał. No te, te dwa są, te, te dwa yy, myślę, że będą otwarte już wkrótce, no ale kluczowe jest to, żeby, żeby można było całą trasę przejechać od yy, tutaj na terenie naszego, na, na tej, po tej części naszego województwa, które zbliża mojemu sercu czy dawnym województwie bydgoskim, czyli żeby od Żnina na, na północ jakby móc, móc ominąć, ominąć Bydgoszcz. to też też mam nadzieję spowoduje, że trochę tego ruchu tranzytowego będzie mniej wjeżdżało do miasta. Porozmawiajmy jeszcze o innych inwestycjach infrastrukturalnych. Mianowicie cały czas mówi się o tak zwanym suchym porcie w Emilianowie. Rzeczpospolita w święta opublikowała taki artykuł, że rekordowa wielkość przeładowanych kontenerów z wszystkich terminali kontenerowych działających na Morzu Bałtyckim Osiągnięto taką rekordową ilość, dwumilionowy w tym roku kontener przeładowano, ale wciąż ta prze, przepustowość portów jest jeszcze za mała i możemy liczyć na to, że terminal w Emilianowie będzie potrzebny. Jak układa się współpraca z władzami samorządowymi w tej sprawie? No ja w, tutaj główny główny ciężar, główny ciężar jest po stronie po stronie wojewodnym. Jeszcze, w, jeszcze w, tym, w, tej sprawie, w tej sprawie nie rozmawialiśmy. Natomiast, natomiast no, cała koncepcja zakłada, zakłada w związku z tym, że ta ilość, ilość kontenerów, które są, które są do Europy kierowane i które trafiają do, do portów czy niemieckich czy innych krajów, które są, które są nad Bałtykiem. No to jest bardzo duży tort do, do ugryzienia, że tak to świątecznie, świątecznie ujmę. No i im, im te, te nasze możliwości przyzóstowe będą, będą większe, tym lepiej. Więc ta koncepcja budowy, budowy tego, tego portu zakładała, że część kontenerów będzie od razu trafiać do, spływać barkami do, pod Bydgoszcz i, i stąd będzie dalej ekspediowana albo na teren, albo na teren Polski, albo na teren na teren Europy dalej, na, na, na południe, więc, więc to, to, że ten tort jest duży, to, to my się wszyscy wiedzą, ale to, że, to, że Gdańsk zwiększa, zwiększa swoją, czy w ogóle porty polskie, bo to przecież nie tylko Gdańsk, że to, że porty polskie zwiększają swoją przepustowość, to jest dla nas o tyle, o tyle dobra wiadomość, bo, bo to zwiększa, zwiększa pozycję na tym rynku logistycznym polskich, polskich portów. A, a w konsekwencji między innymi takich, takich miejsc jak jak więc co tutaj, tak jak będę mógł, tak, tak będę wspierał to, to rozwiązanie, no bo to się potem przekłada w naturalny sposób na, i na rozwój gospodarczy, i na miejsce pracy. Panie pośle, na zakończenie tylko bardzo ogólnie, jak pan sądzi, uda się rozwiązać problem w, w, pewnego patu, który powstał w sądownictwie? Ten, ten projekt ustawy, który, który na ostatnim posiedzeniu był rozpatrywany i który przyjęliśmy, no ma, ma to na celu. No, krótko mówiąc, to nie może być tak, że tak jak jeden poseł nie może drugiemu mówić, czy on może głosować, czy nie, tak, tak jeden sędzia nie może drugiemu mówić, czy on może orzekać, czy nie, no bo to, no to prowadzi po prostu do chaosu i, i mam nadzieję, że, że każdy komu... Komu dobro, dobro Polski leży na sercu, to rozumie. I, i, i temu ma służyć ten projekt. Mam nadzieję, że to się wreszcie skończy. Bardzo dziękuję za wizytę w studiu. A naszym gościem był pan poseł y, Piotr Król w y, prawo i sprawiedliwość. Dziękuję bardzo.